Kto oglądał na Netflixie serial Ancient Apocalypse, Starożytna Apokalipsa z 2022 roku, zna i postać pisarza i dziennikarza Grahama Hancocka. Ja wspominałem już o nim na kanale 4 lata temu. W ramach TEDx Talks został zdjęty z kanału YouTube po protestach środowisk sceptyków. Podobnie jak ten Grahama Hancocka. Graham Hancock, mimo iż jego książki, prawdopodobnie z marketingowych powodów, noszą wyjątkowo kretyńskie tytuły, jest mocno zaangażowany w to, co robi i, z tego co słychać, pracuje bardzo naukowo. Hipoteza, którą swoim dziełem życia stara się potwierdzić, brzmi w skrócie tak, że około 13 tysięcy lat temu potężny kataklizm zmiótł z powierzchni Ziemi dość zaawansowaną cywilizację razem ze wszystkimi jej śladami. Według niego wiele wskazuje na to, że ocaleni tych zaawansowanych cywilizacji dołączyli do społeczności łowców i zbieraczy, którzy lepiej poradzili sobie ze skutkami kataklizmu, gdyż byli przyzwyczajeni do cięższych warunków życia. Łowcy i zbieracze pomogli przeżyć zaawansowańcom, zaawansowańcy natomiast nauczyli łowców i zbieraczy budować budowle. Mainstreamowi naukowcy boją się jednak tej hipotezy jak diabeł święconej wody. Dlaczego? Niektórzy twierdzą, że hipoteza ta za bardzo pokrywa się z biblijnym potopem, a nawet z momentem zaginięcia Atlantydy. Brytyjski portal Guardian twierdzi nawet, że Starożytna Apokalipsa to najniebezpieczniejszy serial Netflixa. Program z naprawdę niedorzeczną teorią jest jednym z największych hitów giganta i wydaje się, że powstał wyłącznie dla teoretyków spiskowych. Dlaczego do tego dopuszczono, pyta autor Stewart Heritage. Można się pytać, czemu pan Stewart nie ma problemu z hipotezą Wielkiego Wybuchu, wymyśloną przez belgijskiego księdza, która stała się dla dzisiejszej nauki odpowiedzią na wszystko, chociaż nie jest nią na nic. You're told about the Big Bang, and the Big Bang is what created the universe. What created the Big Bang? This doesn't answer any questions. Zablokowany do edycji artykuł z Wikipedii natomiast informuje, że Hancock to brytyjski pisarz, który promuje pseudonaukowe teorie dotyczące starożytnych cywilizacji. Sometimes I'm accused of being a white supremacist, which many of my critics, there are myths. Calling out the racists. Hmm? You're calling out the racists. I think I'm calling out the racists. You are. Yeah, there are a lot of racists. Mimo tych ataków, Hancock publikuje swoje hipotezy od 30 lat, w ciągu których dokonano wielu odkryć archeologicznych. I w sumie każde, bardziej spektakularne, pasuje do hipotez Hancocka. Wygląda na to, że jesteśmy rzeczywiście, jak mówi Hancock, gatunkiem z amnezją i nie znamy własnej przeszłości. Jedno z tych spektakularnych odkryć ma już prawie 5 lat, jednak dowiedziałem się o nim dopiero niedawno, a jest bardzo ciekawe i potwierdzone lub opisane przez najważniejsze czasopisma naukowe, a więc całkiem legitne, chociaż podczas zbierania informacji natknąłem się na cywilizację, która ponoć miała kontakt z istotami 49-wymiarowymi, ale to pozostawię sobie na inny filmik. Wróćmy do tematu. Często myślimy o lasach deszczowych Amazonii jako o rozległym obszarze natury, nietkniętym przez człowieka. Nowe badania sugerują jednak, że to nieprawda. W rzeczywistości dzisiejsze lasy deszczowe są ukształtowane przez drzewa uprawiane przez rdzenną ludność tysiące lat temu. Czytając opisy, można by pomyśleć, iż Amazonia to plątanina dziczy praktycznie nietknięta ludzką ręką. Pierwszy Eden. Nieskazitelne, naturalne królestwo. Rdzenni mieszkańcy byli przezroczyści w krajobrazie. Żyjąc jako naturalne elementy ekosfery, ich świat był światem ledwo dostrzegalnych ludzkich zakłóceń. Ale czy tak było naprawdę? W mniej rapsodycznych wierszach uczeni ostatniego ćwierćwiecza wykazali, że ten mityczny obraz nietkniętej natury jest właśnie tym mitem. Podobnie jak ludzie na całym świecie, rdzenni Amerykanie ukształtowali swoje środowisko tak, aby im odpowiadało poprzez wypalanie, przycinanie, uprawę i inne praktyki. Pomimo swojego ogromu, a
do rzeczy Amazonki jest wielkości mniej więcej 48 sąsiadujących ze sobą Stanów Zjednoczonych, obejmuje około 40% kontynentu południowoamerykańskiego i ma około 390 miliardów drzew. Ten las deszczowy nie jest nie do pokonania, nie jest niepowstrzymaną siłą natury, o której mówili romantycy, mówi José Iriarte, archeolog z Uniwersytetu w Exeter, cytowany w artykule Smithsonian. My name is José Iriarte and I'm professor of archaeology. And today I'm going to talk about the untold history of the Amazon forest. W rzeczywistości ludzie zamieszkiwali Amazonię od około 13 tysięcy lat i udomowiali rośliny od przynajmniej 8 tysięcy lat. Szukałem w badaniach i artykułach więcej o tych ludziach. Niestety jest to jedyne zdanie, które sięga 13 tysięcy lat wstecz. W pozostałych częściach mowa jest jedynie o cywilizacjach przedkolumbijskich, czyli na przykład kulturze Casabre, która żyła tam w latach od 400 do 1500 naszej ery, praktycznie do przybycia Hiszpanów. A to jest znacznie późniejszy okres. Innymi słowy, z badań nie wynika, jaka cywilizacja uformowała Amazonię. W tych badaniach w Science z 18 października 2013 czytamy, że ekolog Hans Terstiege i jego współpracownicy przeprowadzili inwentaryzację ogromnej różnorodności drzew Amazonii. Zespół pobrał próbki z 1170 rozproszonych działek z dala od współczesnych ludzkich habitatów, aby zidentyfikować ponad 16 tysięcy różnych gatunków wśród tych 390 miliardów pojedynczych roślin. Zauważyli coś dziwnego. Pomimo tej dużej różnorodności, ponad połowa wszystkich drzew stanowiła nieco ponad 1%, w nawiasie 227, gatunków. Około 20 z tych hiperdominujących roślin to gatunki udomowione, takie jak orzech brazylijski, winorośl amazońska i drzewo fasoli lodowej. Wysunięto hipotezę, że być może ludzie często udomowiali te gatunki, co wspierałoby ich obfitość w Amazonii, mówi Terstiege, który jest głównym autorem ostatnich badań. W celu przetestowania tej hipotezy, Terstiege połączył siły z archeologami, aby dokładniej przyjrzeć się liczbie gatunków udomowionych w pobliżu miejsc, w których istniały dowody na istnienie społeczności prekolumbijskich. Rzeczywiście, odległość od stanowisk archeologicznych ma wpływ na obfitość i bogactwo udomowionych gatunków Amazonii, mówi Terstiege. Ale obraz mówi więcej niż tysiąc słów, więc zobaczcie. To są mapy rozmieszczenia pięciu udomowionych gatunków, tak zwanych hiperdominujących w lasach amazońskich i ich prawdopodobne pochodzenie udomowienia wskazane symbolem trzech plusików dla znanego pochodzenia i dwóch plusików dla hipotetycznego. Te mapki pokazują większą górną część całego kontynentu. Zwróćcie uwagę, jak ogromne są ciemne obszary. Drzewa udomowione przez ludy prekolumbijskie pozostają bardziej powszechne w lasach w pobliżu starożytnych osad. Tak rozprzestrzeniła się orzesznica wyniosła. Tak rozprzestrzeniła się Inga Inga, tak pokrzywowate Pouroumma cecropifolia, a tak Pouteira caimito, popularnie zwana Abiu, Aburana czy caimito. José Iriarte mówi, że badanie Terstiege jest największą i najbardziej wszechstronną analizą wpływu człowieka na florę Amazonii, jaką kiedykolwiek przeprowadzono. Dodaje, że włączenie archeologów i naukowców zajmujących się glebą ogromnie pomogło w badaniach. To sprawiło, że badanie było naprawdę solidne, biorąc pod uwagę kulturowe i naturalne cechy Amazonii, mówi Iriarte, który ma nadzieję, że w przyszłości badania te zostaną poddane inżynierii wstecznej, aby pomóc archeologom zlokalizować starożytne osady amazońskie i wskazać artefakty. Niektóre gatunki drzew, które występują dziś obficie w amazońskich lasach, takie jak kakao, acai czy achai i orzechy brazylijskie, są prawdopodobnie tak szeroko rozpowszechnione, bo zostały posadzone przez ludzi, którzy żyli tam na długo przed przybyciem europejskich kolonistów, mówi współautor badania Nigel Pittman z Field Museum w Chicago. Zespół dokonał odkrycia, nakładając dane z ponad 1000 badań lasów na mapę ponad 3000 stanowisk archeologicznych w całej Amazonii.
Porównując skład lasów w różnych odległościach od stanowisk archeologicznych, analiza wygenerowała pierwszy w całej Amazonii obraz tego, jak ludy prekolumbijskie wpłynęły na bioróżnorodność Amazonii. Badanie skupiło się na 85 gatunkach drzew, o których wiadomo, że zostały udomowione przez ludy amazońskie w celu zdobycia pożywienia, schronienia lub innych zastosowań w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Tu znowu mamy kilka tysięcy, a przed chwilą była mowa od 400 do 1500 naszej ery. Naukowcy odkryli, że w całym dorzeczu Amazonki gatunki te pięciokrotnie częściej występowały w dojrzałych lasach wyżynnych niż gatunki nieudomowione. Stwierdzono, że w niektórych częściach dorzecza gatunki udomowione były zarówno bardziej powszechne, jak i bardziej zróżnicowane w lasach położonych bliżej stanowisk archeologicznych. To wszystko działo się w latach 2013-2017. Teraz mamy jednak rok 2022 i archeologom do dyspozycji stanęła nowa technologia używana przede wszystkim, zgadnijcie gdzie, w samochodach marki Tesla. Chodzi o lidar, taki laserowy radar jakby. Lidar można zamontować na samolocie lub śmigłowcu i skanować powierzchnię Ziemi od góry. Przełomową nowością jest to, jak widzicie tu na obrazie, że można się przebić przez gąszcz lasu deszczowego i uwidocznić anomalie terenu. I to właśnie uczyniono raz w maju 22 pod przewodnictwem Niemca Heiko Prümersa na terenie Llanos de Mojos w południowo-zachodniej Amazonii, ujawniając obecność dwóch niezwykle dużych stanowisk, 147 hektarów i 315 hektarów, w gęstym czteropoziomowym systemie osadniczym. Są to legitne badania opublikowane w prestiżowym Nature. W abstrakcie czytamy, że istniało dotychczas wiele doniesień o tym, że pod lasami tropikalnymi Azji Południowo-Wschodniej, Sri Lanki i Ameryki Środkowej istnieją archeologiczne pozostałości urbanistyki o niskim zagęszczeniu, opartej na rolnictwie. Jednak poza niektórymi dużymi, połączonymi ze sobą osadami w południowej Amazonii, nie było do chwili obecnej żadnych dowodów na istnienie Amazonii przedhiszpańskiej. Jednak o tym chcę Wam opowiedzieć w innym filmie. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i do zo. If you liked it, leave a like. If you liked the content, please subscribe. Thanks for watching. Twoja stara jest taka stara, że brała udział w kształtowaniu lasów deszczowych Amazonii.